Kowalska, zapraszamy. Przyznam, że jestem trochę zdenerwowana, bo to mój pierwszy raz tutaj. I chciałabym przedstawić swoje prace. To są obrazy olejne i opowiadają o takim temacie troszeczkę kontrowersyjnym w ostatnich czasach, czyli o islamie i o kobietach. Pierwsze slajdy to są slajdy nakreślające właściwie taką atmosferę tych prac, ponieważ obrazów mam tylko 10, a slajdów miało być 20, no to stwierdziłam, że trochę uzupełnię braki. No właśnie, to jest zdjęcie zrobione w Tunezji. Właśnie większe zdjęcia są zdjęcia zrobione podczas moich podróży różnych. No i nie wiem, te krajobrazy są odnajdywalne w jakiś tam sposób na moich obrazach. Wszystkie te obrazy to jest malarstwo olejne, także przygotowanie ich trwało parę dobrych miesięcy. Przedstawiają kobiety, to są portrety kobiet w różnych sytuacjach, kobiet z różnego pochodzenia, różnych krajów, ale to, co je łączy, to kultura arabska i islam. Korzystałam z różnych, tak powiem, dóbr typu podróże i internet, zdobywanie różnych informacji, ponieważ w ogóle islamem interesuję się od bardzo dawna, właściwie odkąd pamiętam. Mam nadzieję, że teraz przejdziemy już do moich obrazów, bo już przestaję będzie tu mówić. No właśnie, tak to jest, że człowiek maluje przez cały rok, a potem nie do końca wie, co ma powiedzieć o swoich pracach. No tak na ogół jest. No w każdym razie kobiety, które przedstawiam, nie są kobietami, a wbrew temu, tak jak mówi prasa, bitymi, upokarzanymi kobietami, które są non-stop właściwie w złej sytuacji i traktowanymi, no są tak jak prasa przedstawia, są traktowane przez islam bardzo nieuczciwie. Otóż nie. Jak to się mówi, w islamie jest trochę tak jak z każdą inną religią, że nie powinno się religii oceniać na podstawie jej wyznawców. Także prawda o kobietach islamu jest inna. To są kobiety wbrew pozorom bardzo podobne do nas. Różni ich tylko to, jak się ubierają i to, w co wierzą. To jest praca Shirin Neshat, to jest irańska artystka. Troszkę robi dość podobne rzeczy, znaczy ja robię podobne rzeczy jakby do niej, chociaż dowiedziałam się tak naprawdę o niej niedawno. Miała swoją wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej. To jest pierwszy obraz i przedstawię Irankę z tradycyjną henną na rękach. Nie chciałabym dodawać jakiejś specjalnej ideologii do tej pracy. Myślę, że to właśnie oglądający powinny wyciągać jakieś własne wnioski, bo chyba rolą artysty jest właśnie to, by prowokować w jakiś sposób oglądającego do własnych opinii. Kolejna praca przedstawia kobietę z Jordanu. Tak jak wszyscy widzą, jest to taki właśnie typowy realizm, ograniczone jakby do postaci na płaskim tle. To jest obraz właściwie bez tytułu, ale też jakoś tam powstał w trakcie moich różnych podróży i podczas inspiracji pustyniami i tego typu różnymi rzeczami. Kolejny obraz jest dość kontrowersyjny. Znaczy, każdy się pyta, tak naprawdę, o co chodzi w tych oczach, czemu te oczy są obok i no, to jest właśnie ta kobieta, która jest w jakiś sposób poniżana i kobieta, która jest niedobrze na świecie. Ten obraz miał nazwę Pakistanka. To jest kolejna kobieta pustyni. Tutaj korzystałam z różnych farb, robiąc ornamenty. No niektóre z tych prac są zupełnie pozbawione tła, tak z
symbolicznie potraktowane. Niektóre z nich mają właśnie tło lekko surrealistyczne, wkomponowane jakoś w pustynię, bądź właśnie w, tak jak w pierwszym obrazie, taką kompozycję śnieżnego krajobrazu, ale w takich pracach jak te, to jest Tunezyjka, matka Tunezyjka, kobieta w ciąży, kobieta dobrobytu, kobieta, która jest szczęśliwa tam, gdzie jest, znajduje się w dobrym miejscu. Z tyłu czuwa nad nią Hamsa, czyli ręka, która jest symbolem ochrony nad kobietą w islamie. To jest Turczynka. Jakoś bardzo ciężko było mi, szczerze mówiąc, komponować tutaj całe to miasto. Zastanawiałam się o tym bardzo długo, jak to zrobić. W rezultacie dokonałam pewnych wykluczeń i tak to wyszło. To jest Aisha, żona Mahometa. Ja wiem, że co prawda w islamie nie można portretować osób uważanych za święte, ale powiedzmy, że dokonałam małego wyjątku. Tak jakoś teraz mi się to skojarzyło, to było to z tą czernią, że to musi być ona. A to jest ostatnia praca, która jest niezbudzana do końca z cyklem, to jest kobieta z Tajlandii. To jest jedna z moich innych prac, po prostu związana z cyklem. I za chwileczkę zobaczymy kolejną pracę. To nie będzie moja praca, to będzie praca dziecka 3-letniego. I tak oto dziecko sportretowało swoją mamę, noszącą burkę całą od góry do dołu. To jest po prostu mama. Mama wierząca muzułmanka oczami dziecka. No myślę, że gdyby wszyscy widzieli islam tak jak dzieci, to byłoby cudownie. Dziękuję.